Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: przestańcie zabraniać, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Wielkim jest ten, kto wiele miłuje. Mały jest ten, kto mało miłuje Boga, gdyż naturą miłości Bożej, jak powie święta Teresa od Dzieciątka, Jezus jest, właściwością miłości jest zniżanie się. Zniżanie się aż do głębi naszej niskości, po to, by nas podnieść, zrównać z sobą i wywyższyć. Taka jest natura Bożej miłości. A tym, co wywyższa nas w oczach Boga, jest miłość. Jest miłość, miłowanie Boga przez wszystko, we wszystkim i w każdym doświadczeniu. Prawdziwa miłość, miłosierdzie, jak powie Teresa, kosztuje. Każda miłość prawdziwa kosztuje, a miłosierdzie szczególnie. Nie ma miłosierdzia gratis. Ten, kto okazuje miłosierdzie prawdziwe, ponosi koszty, musi, bo w przeciwnym razie jest to tylko filantropia. Trzeba zapłacić cenę i tylko jak ktoś powiedział, zakochanie jest gratisowe. I bo uczucie, zauroczenie pięknem, urodą albo jakimiś wartościami przemija. Natomiast miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi, jak powiedział święty Augustyn. Miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi. I tu nie ma żadnych sentymentów. To po prostu trzeba przegryźć, to trzeba przecierpieć, to trzeba przeżyć i tyle. Jak tu jesteśmy powołani, dlaczego tu jesteśmy? Z powodu miłości. Ponieważ w pierwszym momencie każdego niesie miłość do Boga, zakochanie w Jezusie, w Bogu, pragnienie poświęcenia się Jego służbie, a potem przychodzi, tak jak i po ślubie, w małżeństwie, trud, miłość, wierność, uczciwość małżeńska oraz obecność. To, że nie opuszczę cię aż do śmierci w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i w złej doli. Nie tylko w dobrej, w złej też. A więc wierność, miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi. Te proste słowa napisane przez Teresę na kilka miesięcy przed śmiercią. Miłować pragnęłabym w niebie czynić to, co na ziemi. Miłować Jezusa i sprawiać, by był miłowany. I to jest jej misja. Jeśli o coś przychodzimy prosić Teresę, a chcemy być pewni, że będziemy wysłuchani, to o większą miłość do Jezusa. O większą miłość do Jezusa. To nas niesie. To nadaje sens, wartość wszystkim naszym czynom. To nadaje smak naszemu życiu. Na kilka miesięcy przed śmiercią powiedziała te słowa i stanowią definicję jej posłannictwa i sens całego jej życia. I w tym streszcza się cała jej doktryna i teologia,
mająca za główny przedmiot miłość Jezusa. Jeśli po coś żyła ta 24-letnia karmelitanka, to po to jedynie, by miłować Jezusa i poznać Jego miłość, przewyższającą wszelkie poznanie. Żyć znaczyło dla niej żyć nie tylko w miłości, w łasce Bożej, ale żyć miłością i umrzeć z miłości. Tak jak wyraziła to w wierszu 17, żyć miłością. Ten wiersz 15-strofowy zaczyna się od ostatniej wieczerzy, żyć miłością, aż kończy się trzema ostatnimi zwrotkami, dodatkowo czwarta, ostatnia, ósma, dodana tuż przed śmiercią, umrzeć z miłości. Żyć z miłości i umrzeć z miłości do Jezusa, to było jej marzenie, pragnienie. Żyć miłością to oddać wszystko i dać samego siebie, dawać nie licząc, nie szukając własnej korzyści, cierpieć wszystko to, co Bóg chce, żebyśmy przecierpieli. Ożywiana nieustannym wyznawaniem miłości przez pragnienie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy zachowali najczulsze słowa, najtkliwsze właśnie do Boga, do Jezusa i na modlitwie dali Mu najpiękniejsze właśnie takie kwiaty wyznania miłości przez pragnienia, przez słowa, przez czyny, nie tylko deklaracje, przez cierpienie, przez poświęcenie. Boże mój, kocham Cię. To były ostatnie jej słowa, z którymi przeszła, wchodząc w życie z tego życia. 2 miesiące przed śmiercią, w sobotę, o 2:00 nad ranem, gdy ledwie co przestała pluć krwią, powiedziała: czuję, że wkrótce wejdę do odpoczynku. Przede wszystkim czuję, że moja misja wkrótce się rozpocznie. Misja sprawiania, by Bóg był kochany, jak ja Go kochałam, ukazywania duszą mojej małej drogi. W każdym położeniu, w każdej sytuacji można kochać Boga. W pierwszym roku moich święceń był lipiec. 1 czerwca przyjęliśmy święcenia tutaj w tej świątyni. I w lipcu jadę tramwajem, Basztową. Piękny, słoneczny dzień. Okna jeszcze się otwierały w tramwaju. Stoję przy oknie w habicie. Jadę na spowiedź do sióstr. Przystanek, otwierają się drzwi. Wchodzi zalany w pień gość i trzyma butelkę jeszcze niedopitego, dobrego wina. I jak zobaczył księdza w habicie, on mówi od razu: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na cały tramwaj. Wszyscy się obejrzeli. Patrzą, gość przychodzi do mnie. Staje z tą butelką wina. Tą butelkę wina trzyma w ręku, ale także za oknem jest to wino. A on drugą się trzyma ręką, huśta się tak i mówi: proszę księdza, ale ja też kocham Boga. Ja też potrafię poświęcić coś wielkiego. I chlup, tą butelkę puścił. I ta butelka się rozbiła. Więc jak on stracił tą butelkę, to mi przyszło natchnienie. Mówię: chłopie, straciłeś coś dla Boga, ale zyskałeś coś. Nic nie mam. No to wyjąłem różaniec, dałem mu i mówię: masz różaniec, odmawiaj różaniec. Otwierały się drzwi, przystanek, musiałem wysiąść, gość został. Minęły lata, w Przemyślu byłem i pewnego dnia przyjeżdżam do Krakowa i na furcie gość siedzi, czeka na spowiedź. Na spowiedź. Rozpoznał mnie, rozpoznałem jego, staje i mówi tak: proszę ojca, to był dzień mojego życia. Dzień, w którym coś stało się w mojej duszy. I potem opowiedział całą swoją historię. Ale od tego się zaczyna. Od takich prostych gestów. Ja też kocham Boga. I puścił butelkę.
i puścił butelkę i przestał pić. I stracił smak na wódkę. Stracił smaka na wódkę. A to jest wielka łaska, bo jak nie chce ci się pić, to się nie napijesz. Wielka łaska. W każdym położeniu, choćbyśmy byli na dnie, możemy zacząć od czegoś, co staje się gestem wyznania, że zależy nam na Bogu bardziej niż na dobrach doczesnych, na rzeczach, na grzechach, na nałogach, na wszystkim tym, co nas pociąga, odciąga od Boga. I jeśli jakąś wiedzę pragnęła Teresa zdobyć, to właśnie wiedzę miłości Jezusa. Jak Go miłować? Jak Go miłować w pełni, całkowicie? I jeśli oddała się miłości miłosiernej jako ofiara, to z tego powodu, że poznała tę miłość niekochaną. Dlatego na drodze życia duchowego, jak powie Jan od Krzyża w pieśni duchowej, 29 strofa, najważniejszym ćwiczeniem jest ćwiczenie w miłości Bożej. Ćwiczenie się w miłości przez wierność drodze miłowania Boga, przez wszystko. Nasz Bart Nalepa śpiewał kiedyś taką piosenkę: dbaj o miłość. Rankiem dbaj o miłość. We dnie dbaj o miłość. W wieczór dbaj o miłość. Przed snem dbaj o miłość. Nocą dbaj o miłość. We śnie dbaj o miłość. Noś ją w środku serca. Grzej ją swoim ciałem. Miłość to kruchy kwiat, to czuły kwiat. Kwiat ten możesz zniszczyć jednym wrogim słowem. Miłość to wątły kwiat. Płatki możesz zważyć twoim zimnym wzrokiem. Przed śmiercią 26 lutego 1895 roku napisze Teresa wiersz Żyć miłością. Jeden z nielicznych wierszy, które popłynęły z jej serca. Nie napisała ani z jakiejś okazji, ani dla kogokolwiek. I wyśpiewała to podczas 3 dni adoracji eucharystycznej, będąc w obecności Jezusa. I przed dzień uroczystości jej zachęcam wszystkich do tego, by powrócić do tego wiersza, odczytać go, rozważyć, bo nie ma nic pożyteczniejszego i konieczniejszego nad miłowanie Boga. Jak powie Jan od Krzyża, zanim dusza dojdzie do zjednoczenia miłości, powinna się ćwiczyć w miłości tak w życiu czynnym, jak i kontemplacyjnym. Zanim dojdzie do zjednoczenia, wiele niepotrzebnych rzeczy będzie musiała uczynić, ale najważniejszym ćwiczeniem jest ćwiczenie się w miłości, żeby wszystko czynić z miłości do Jezusa, wszystko przeżywać w zjednoczeniu z Jezusem, wszystko dla Niego i wszystko z myślą o Nim. Pragnienia, tęsknoty i wyznania również są niezwykle ważne na tej drodze. I o to dzisiaj po mszy świętej prosić będziemy świętą Teresę o łaskę odnowienia w nas tej pierwszej miłości, żarliwej miłości do Chrystusa, byśmy i my mogli razem z nią wielbić Go na wieki wieków.